Siemanko, siemanko, z tej strony Piotrek, tu Babuszkowa. Witamy serdecznie Państwa w ostatnim tegorocznym Flashu Tygodnia. Jesteśmy na Skuszewskiej Żwirowni w towarzystwie morsów. Piątek, 28 grudnia, był Dniem Polityki Samorządowej. W Wyszkowie, Rzęśniku oraz Zabrodziu gminni radni obradowali na zwyczajnych sesjach. Głównym tematem była gospodarka odpadami komunalnymi oraz sprawy budżetowe na rok 2013. W ubiegłym tygodniu razem z przyjaciółmi i z rodziną spędzaliśmy święta Bożego Narodzenia. 26 grudnia portal Wyszków Moje Miasto zorganizował pierwszy zimowy spacer. Uczestnicy, w zależności od miejsca zamieszkania, przespacerowali od 8 do 10 km. Gdy KS Kamper Wyszków odpoczywa, gra Wyszkowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej. W sobotę 29 grudnia zespół X-Team, pokonując drużynę Grzmotów, obronił pierwsze miejsce w tabeli. Nadal pozostaje drużyną niepokonaną. Jak doszło do tego, że w Wyszkowie pojawiły się morsy? Zainteresował mnie tą sprawą Paweł Deluga, z którym wspólnie trenuję. On tego bakteria załapał podobnie, że od Andrzeja Grejczyka, który tutaj jest prekursorem właśnie morsowania w Wyszkowie. A pamięta Pan swoje obawy przed pierwszym razem? Znaczy, powiem tak, pierwszy raz jest najlepszy, bo nie wiadomo czego się spodziewać, tak? Były obawy, były. Pogoda była nie tak piękna jak dzisiaj, padał śnieg, było zimno, byliśmy we trzech tylko, tak? Skok, chwilę posiedzieć. I to wszystko. Najgorszy jest drugi raz, bo już wiadomo, czego się spodziewać. Od całego zespołu tu by Wyszkowa chciałem życzyć Państwu szczęśliwego nowego roku, udanego Sylwestra, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Dziękuję. Pozdrawiam. Dobra,